Witam, Krzysztof Roman Lewandowicz, terapeuta od stóp, rehabilitant. Czy wiecie, że ostatnio spotykam coraz częściej takie telefony, gdzie ktoś prosi mnie o coś na nadgarstek, bo nadgarstek go boli od komputera, od myszki. Nie przypuszczałbym nigdy, że akurat od myszki będzie kogoś nadgarstek bolał. No ale skoro to pokazuje, nadgarstki bardzo ważne w moim zawodzie, palce również, no bo jestem człowiekiem manualnym, dlatego dużo ćwiczę. Jeżeli ja pracuję, tak jak ktoś myszką przez kilka godzin, spięty, kręgosłup ma tutaj na górze spięty, kręgi szyjne, szczególnie piersiowe, bark napięty, zablokowany z tą szyją, bo się skupia, to powinien sobie rozciągać, rozluźniać co kilkanaście minut, czy raz na godzinę zrobić kilka ćwiczeń przy tym komputerze, rozciągnąć sobie palce do przodu, w bok. W internecie też pokazuję dużo i będę jeszcze pokazywał dużo ćwiczeń na palce i nadgarstki, bo jest ich naprawdę dziesiątki. Póki co ten nadgarstek sobie rozmasować albo bez użycia jakiegoś olejku, albo zrobić kilka takich na sucho, o, na sucho takich ruchów. Lewą prawą i prawą dłonią lewy nadgarstek dookoła. Najprostszy ruch, zobaczcie, najprostsze ruchy wykonuję. O, ale płynne, żeby nie bolał. I drugi, o, najprostsze ruchy. Tak jak pokazywałem, złożyć i sprężynować. Do przodu palce, do siebie, o, nadgarstkiem poruszać, rozluźnić go do góry, do dołu, do góry, do dołu, na boki, o, wstrząsnąć i już jest w porządku i można znowu pół godziny czy godzinę zasuwać tą myszką. Masuj sobie sam nadgarstek, o. Najprostsze ruchy pokazuję. W innej audycji pokażę bardziej specjalistyczne, ale póki co te ruchy. I powtarzam, te ruchy, o. Napiąć, rozluźnić. Przecież nie możecie przez godzinę czy 5 godzin cały czas z tym nadgarstkiem, bo tu nie zawsze chodzi tylko o nadgarstek, ale napięcie całego barku i napięcie dużej części całego ciała. I wtedy wchodzą te napięcia w kręgi, w bark, a później ciągnie się to do nadgarstka, do palców. Palce nieco drętwieją. Dlatego róbcie przerywniki. Róbcie przerywniki. A wieczorkiem, można iść na basen, popływać sobie, albo nalać miskę letniej wody, wrzucić 3 garście soli i pomoczyć sobie. No jak ktoś ma glinkę, zieloną glinkę, tak jak my mamy, to dorzucić łyżkę glinki, pomoczyć te palce i poruszać palcami, poruszać te nadgarstkami, stawami tutaj lekko. Ćwiczenia, odreagowanie, ćwiczenia jako odreagowanie, masaż jako odreagowanie tych takich jednostajnych ruchów, wydawałoby się prostych, no gdzie przecież nie od ciężaru tej myszki boli ten nadgarstek, tylko od złego ustawienia przez dłuższy czas. To tak jak złej postawy, czy jednolitej, jednostajnej postawy przez dłuższy czas. Monotonia. Mięśnie potrzebują finezji. Potrzebują rozluźnienia. Potrzebują odwrotnego ćwiczenia. To jest właśnie rehabilitacja. Ta mała recha domowa. Domowa rehabilitacja. Zapraszamy do ćwiczeń nadgarstka, zapraszamy do automasażu, masażu nadgarstka na samym sobie.
myszka, a nadgarstek.